Słuchajcie, kiedy w naszej kuchni pojawia się bardzo dużo jajek, to znaczy, że zbliża się Wielkanoc. Więc dzisiaj postanowiłam zrobić sernik. Ale oczywiście to nie będzie sernik byle jaki. Do tego sernika potrzebuję 8 jajek. Porcja będzie porządna, bo ja mam dużą rodzinę, więc jeśli ktoś ma mniejsze zapotrzebowania, może sobie ten przepis po prostu podzielić na pół. 8 jajek. Oddzielam najpierw żółtka od białek. Jeśli mamy jajka w temperaturze pokojowej, to trzeba bardzo uważać, bo one wtedy są bardziej takie lejące. Jeśli natomiast wyjmiemy jajka prosto z lodówki, to żółtka nam się łatwiej oddzielą. Dobra, 3, 4. Pamiętajmy, że najlepsze jajka to jajka schowu wybiegowego, wolnowybiegowego, czyli tak zwane jedynki, a najlepsze są jajka ekologiczne. Tak. Tak naprawdę w tym serniku najtrudniejsze jest oddzielenie jajek i najbardziej żmudne. A potem już idzie jak z płatka. Będzie to sernik o tyle niezwykły, że zamiast sera twarogowego użyję zupełnie innego, wręcz magicznego produktu, który spowoduje, że nasz sernik będzie dużo lżejszy, przepyszny, niskokaloryczny, no i przede wszystkim zdrowszy. Ok, tutaj mam, zobaczcie, 8 żółtek. Pokażmy te żółtka. Chyba wszyscy widzieli, jak żółtka wyglądają. I do tych 8 żółtek dorzucam tak mniej więcej troszeczkę, 2-3 łyżki cukru pudru. Mieszam to sobie, mieszam, żeby troszeczkę je ubić. A te białka razem z resztką cukru pudru, bo tu wrzuciłam 2 łyżki do żółtek, pozostała mi reszta z połowy szklanki. Jeśli ktoś lubi, może dodać więcej cukru pudru, ale ja lubię, żeby sernik był kwaśny i przez to będzie zdrowszy, bo będzie miał mniej cukru. Idę to teraz razem ubić. Najpierw ubiję białka, a potem powoli będę dodawała cukier puder. No dobrze, białka już się nam ubiły. Przypominam, że to jest 8 białek, tutaj mam 8 żółtek i podzieliłam. Tutaj dałam 2 łyżki cukru pudru, a tam poszła całość. Można dodać pół szklanki, można dodać 3/4 szklanki, w zależności od tego, jak bardzo chcemy, żeby nasz sernik był słodki. Tu do żółtek dodaję teraz 90 g budyniu bez cukru. Wymieszałam to z cukrem waniliowym, z prawdziwą wanilią. To jest naprawdę bardzo ważne. Wrzucam do żółtek. Ten sernik robi się naprawdę bardzo szybko. Nie trzeba mielić twarogu, nie trzeba niczego kręcić. Wystarczy tylko ubić białka. To jest tak naprawdę najcięższa rzecz w tym serniku. Dobrze, a teraz dodajemy masło. 150 g masła. Wcześniej to masło roztopiłam i ono już jest chłodne, więc spokojnie mogę dodać je do żółtek. Te żółtka mi się nie zetną. Pamiętajcie, że to jest duża porcja dla mojej rodziny. To będzie sernik świąteczny, więc on musi mieć i smak, i aromat waniliowy, ale przede wszystkim, zobaczcie, jak ładnie wygląda ta masa, jest taka niesamowicie wielkanocna, ale przede wszystkim teraz czas na clue programu, bo nie będę dodawać sera twarogowego, który może być chudy, półtłusty, tłusty albo śmietankowy. Ten chudy ma, słuchajcie, 86 do 90 kilokalorii w 100 gramach. No a ten najtłustszy, czyli śmietankowy, zrobiony ze śmietany, jak sama nazwa wskazuje, może mieć nawet 215 kilokalorii w 100 gramach, czyli bardzo, bardzo dużo. Zamiast tego, wszystko to wymazujemy z pamięci, bierzemy mój ulubiony jogurt. Jogurt naturalny, gęsty Bacoma. A dlaczego? No dlatego, że ten gość ma tylko 2 składniki, czyściuteńką etykietę, w środku jest tylko mleko i tylko bakterie, nic więcej. Żadnych zagęstników, żadnych konserwantów, żadnej żelatyny, żadnych dziwolągów, po prostu mleko i bakterie. I już. No to będę go wkładać do sernika. Zobaczcie, jaki on jest gęsty, po prostu łycha staje, ale to nie oznacza, że on ma dużo tłuszczu, dlatego że ten jogurt ma 4 razy mniej tłuszczu niż twaróg śmietankowy, z którego najlepiej wychodzą serniki. Dokładamy? Dokładamy.
Jogurt naturalny, gęsty bakoma, tak jak powiedziałam, ma 4 razy mniej tłuszczu niż ser twarogowy, śmietankowy, z którego najpyszniejsze wychodzą serniki, a do tego, jeśli ma mniej tłuszczu, no to też ma mniej kalorii. Ile razy mniej? 3 razy mniej. No i właśnie o to nam chodzi, żeby sernik pozostał przepyszny, ale żeby nie szedł nam w biodra. Takich opakowań jogurtu biorę 3. Zwróćcie uwagę, że te opakowania trochę się zmieniły. Odkąd pamiętam, jogurt bakoma zawsze był w mojej kuchni, a ostatnio jest po prostu w sklepach w nowym opakowaniu. Czyli 3 opakowania po 390 gramów. Ok, wszystko razem mieszamy i dodajemy białka, które ubiłam z cukrem. I to już jest koniec. Białka przekładamy, mieszamy, żeby troszeczkę napowietrzyć i to jest w zasadzie wszystko. Idę teraz po blachę. Blacha jest, jak widzicie, duża dla mojej dużej rodziny. Posmaruję ją w środku masłem. Można też oczywiście wysypać bułką tartą. Przelewam sernik do środka. Ach, jest cudowny już. Hop. No teraz trzeba ten sernik upiec. Pieczemy długo, 100 minut w temperaturze 160 stopni, piekarnik góra-dół. Słuchajcie, sernik się upiekł, potem wystygł, włożyłam go do lodówki na parę godzin. W normalnych czasach, czyli nie w Wielkanoc, po prostu posypałabym go lekko cukrem pudrem, może dołożyła jakiś przyjemnych malin albo innych owoców, ale mamy Wielkanoc, więc to będzie sernik jogurtowy specjalny. Otóż tutaj mam białą czekoladę, którą wymieszałam z odrobiną mleka. Olejemy tej czekolady tyle tak naprawdę, ile ktoś sobie życzy. No oczywiście im więcej, tym nasz sernik będzie bardziej kaloryczny. No, ale w końcu są święta, zaoszczędziliśmy dużo, dodając jogurt naturalny, gęsty bakoma do środka zamiast sera. Ktoś może się zdziwić, ale dlaczego jogurt? Przecież sernik to jest z prawdziwego sera. Ale zwróćcie uwagę, jogurt ma też bardzo dużą kwasowość. Więc to, o co nam chodzi, żeby połączyć słodkie z kwaśnym, to właśnie daje ten efekt przyjemności na języku. I absolutnie jogurt w połączeniu z budyniem, czyli po prostu ze skrobią ziemniaczaną, daje bardzo dobry efekt. Zresztą sami spróbujcie. Dobrze, biała czekolada wylana na sam środek sernika. Pięknie nam już tutaj zastyga. Trzeba ją rozpuszczać albo w kąpieli wodnej, albo właśnie na bardzo, bardzo małym ogieńku, żeby nam się po prostu nie przypaliła i nie zwarzyła. I teraz nastąpi wielka dekoracja. Otóż dookoła będę posypywać sernik pokruszonymi pistacjami. Już się robi pięknie zielono. Wielkanocnie, przyjemnie. Taki sernik, to trzeba wiedzieć, ma mniej więcej o połowę kilokalorii mniej niż sernik zrobiony na tradycyjnym twarogu. Więc może można powiedzieć, że jest dietetyczny albo w części dietetyczny? Na pewno. Ok, pistacje są. Teraz będziemy dodawać konfiturę z płatków róż. Starajmy się wyciągać same płatki, żeby po prostu dodać odrobinę tego smaku do sernika, a nie ten płyn, który pochodzi z konfitury, bo po prostu płyn nam ten sernik zaleje bez sensu. A chodzi o to, żeby poczuć ten smak róży na języku. Róża jest intensywnie różana. Jest słodka w połączeniu z kwaśnym jogurtem naturalnym, gęstym bakoma. Na pewno stworzy wspaniały duet.
Nie wiem, czy wiecie, że taka konfitura z płatków róż to jest wpływ kuchni tureckiej w naszej kuchni polskiej. No i na koniec, na sam koniec, wielkanocny dodatek, czyli płatki róż. No i proszę bardzo, to jest mój pomysł na kuchnię jogurtową, a jeśli macie swoje własne pomysły, to zajrzyjcie na stronę www.naturalniewkuchni.pl albo na Facebooka Kuchnia Jogurtowa i tam wraz z jogurtem naturalnym gęstym Bakoma możecie wygrać bardzo cenne nagrody. Jakie? No, między innymi moją najnowszą książkę Cuda w kuchni, a także robot wielofunkcyjny iCook. Proszę bardzo, tak się prezentuje. No więc zapraszam na stronę www.naturalniewkuchni.pl oraz na Facebooka Kuchnia Jogurtowa. Gotuj naturalnie z jogurtem naturalnym gęstym Bakoma. To był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i koniecznie taki sernik jogurtowy na święta przygotujcie. Thank you.